Moi mili babciu, dziadku, nie jesteśmy tu z przypadku. Chcemy wam dziś podziękować, coś od serca podarować. Wasze wielkie święto o was pamiętamy, ale przez rok cały mocno was kochamy. Za to, że jesteście dla nas tak wspaniali, my to doceniamy, mimo żeśmy mali. Może z tej okazji chcielibyście mili, byśmy z wierszykami znowu wystąpili. Mamy jednak dziś nieco inny plan. Oby i on dziś spodobał się wam. Dziadku, nigdy się nie boi, nawet gdy przyjdzie sobie.
Dziadek rowazek ryby złapie, lecz nas nawet nie zadrapie. Kiedy już w Afryce nam się znudzi, polecimy się do ludzi, którzy oczy schośne mają, pińcykami nazywają. Babcia będzie pałeczkami zajadać Chińczykami. Rano, w wieczór i w południe dieta cud na pewno schudnie. Dziadek mnie na musa bierze, jest najdłuższy, mówię szczerze. Obejdziemy go we dwóch, dziadek wie, że jestem słuch. Nasa kupy w chińskim sklepie stać nie, chociaż biedek lepiej. Prawdę mówiąc, miałem kieszonkowe, lecz wydałem już połowę. A po Chinach czas nastanie, dziadek przecież jest nadziany, bo gorali ma skarpecie, jakby co wy nic nie wiecie. Indianina tak spotkamy i wygwanie zamieszkamy. Może jeszcze dziadek zwoła zapolować na bawoła. Babci się pojechać marzy, tam gdzie wiele znanych twarzy. To jest takie miejsce cud, wszyscy znają Hollywood. Potem już ostatnia czeka, dziadek z babcią więc nie zwleka. Samolotem posuniemy, rano w Sydney lądujemy. Można spotkać tam kangura, nawet jest kościuszki góra. Oni w zimę mają lato, tak mi mówił kiedyś tato. Z rekinami popływamy, tarantule też spotkamy. Nie spodoba to się babci, kiedy wejdzie jej do kapci. Gdy już stamtąd wyjedziemy, Antarktydę zwiedzić chcemy. Dziadek włoży kalesony, żeby nie był przeziębiony. Koło lodowate morza i poranna świeci zorza. Babcia chce pingwiny gonić, zimną szczęką będzie dzwonić. Gdy za bardzo przemarzniemy, to walizki spakujemy. Już Europa na nas czeka, szybko, szybko czas ucieka. Do Paryża pojedziemy, wieże Eiffla zdobędziemy. Potem czeka Barcelonia, babcia będzie zachwycona. I do Rzymu jechać trzeba, bo stamtąd blisko do nieba. Grecję także zobaczymy, razem Norwę zatańczymy. Na pięknej chorwackiej plaży dziadek stopy sobie starzy. A więc w Norwegii je ochłodzi, jak się babcia jechać zgodzi. Czekać plagę chłopaczymy, świetny słów się nauczymy. Tylko Wiednia zawitamy, strasła tety posłuchamy. Gdy zmęczeni już będziemy, to na Węgrzech odpoczniemy. Mają super kąpieliska, babcia już się kościół wciska. A gdy wszystko to zwiedzimy i za domem zatęsknimy, szybko rzeczy spakujemy i do Polski pojedziemy. Usiądziemy tam przy stole wszyscy razem z jednym kolem. Babcia nam coś ugotuje, coś co zawsze nam smakuje. Podróż nasza zakończona, babcia trochę jest zmęczona. Z dziadkiem atlas odkładamy, jutro znów pooglądamy. Pochod zwiedzi, siad dookoła, nic zastąpić ci nie zdoła. Ciepła domu babci dziadka, w którym wnuciąt jest gromadka. Babciu!